witam. Zapraszam na film. Dzisiaj taki film o specjalnym tle. Tutaj jest zamontowany. Zaraz odjadę, żebyście zobaczyli. To tutaj widać ten tubek teraz. To jest specjalny kiel, który został zeszlifowany po to, żebym mógł toczyć cieńsze detale. Tym nożem do toczenia dłużnego mogę toczyć od średnicy F9. Oczywiście jakbym zastosował taki nóż tego typu, no to mógłbym toczyć od F4, w zależności od tego, jaki bym zrobił nakier. Także myślę, jak na tą tokarkę, to już są bardzo małe detale. Przy tym tle normalnym nie mógłbym toczyć takich cienkich detali i nie mógłbym podpierać kłem. Nigdy takiego kła, tego cienkiego, nie używajcie do toczenia grubych detali, bo może być jakieś bicie, jakieś zbigania i łatwo taki kieł cienki uszkodzić. Także no, myślę, że na przykładzie mam jeszcze takie kły, wkłady, bo tu są, jak to powiedzieć, dalej zaraz jest grubszy łożysko oporowe, no i z tyłu jest łożysko wałeczkowe małe albo rolki hartowane. No i teraz tu będę to przetoczyłem na średnicę 10. Tu na kawałku na 20 mm będzie gwint M10. Tutaj tylko zrobię paskę, nagwintuję. Tu muszę podtoczyć na przykład 15 na kawałku, na 6 mm, bo to będzie taka śruba do mocowania imaka do tokarki OUS1. Dziękuję za oglądanie, za subskrypcję i za udostępnianie moich filmów. Dziękuję.